Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Pytacie, kiedy film ze sprzedaży bydła? Otóż jest taka sprawa, że złapałem wirusa i wszystkie filmy na moim komputerze zostały zaszyfrowane. Także straciłem film ze sprzedaży, straciłem film z oświetlenia, straciłem film z codziennych obowiązków. Ale że wam obiecałem porównanie dwóch sztuk w tamtym filmie, to muszę nagrać to porównanie. A że dzisiaj pogoda ładnie sprzyja, warunki oświetleniowe. Dzisiaj mamy 5 grudzień. No to wam to nagrywam. No i o ile to wam teraz nagram, no to na codzienne obowiązki będziecie musieli trochę poczekać. Bo prawdopodobnie tego filmu nie da się odzyskać na 95%. Jakby się dało, to bym jeszcze wam rzucił, ale raczej wątpię. Druga sprawa, że warunki oświetleniowe znowu nie powalają w trakcie oprzętu rano czy tam wieczorem. A trzecia sprawa jest taka, że GoPro mi pokazało środkowy palec filma, a czwórką nie chce mi się nagrywać, bo dość często mi błędy wyrzuca, także bym się za dużo z tym namęczył. Muszę po prostu kupić inną kamerę. A o tym, dlaczego GoPro mi pokazało środkowy palec, to może w innym filmie, żeby tego nie przeciągać. Nie bu. Tutaj, jak pamiętacie, były dwie sztuki, które zostały sprzedane, takie czarne. Muszę tamten film ściągnąć i wam przybitki porobić, bo na pewno nie będziecie pamiętali albo nie oglądaliście. Tu była taka sztuka brązowa. Tutaj były dwa HF-y. Ten w chwili obecnej przywędrował tam z tamtego pierwszego miejsca. A tutaj zamiast tej muły, bo to jest muma, stał ten szar z tego miejsca. Z tego miejsca został przestawiony tutaj, zamiast gdzie teraz muła stoi. No i były sprzedane. Tego mama też chciała sprzedać, bo też już stał wtedy przy sprzedaży. No ale tego mi było szkoda. Gościu, który ładował to na samochód, jak tego zobaczył, tak tylko spojrzał na nas i mówi: tylko nie przekrocz się z nim 900 kg. Mówię: spoko, bo też jak widzicie, ładnie rośnie. Dobra, wracając do tematu. Tu był mój misiek, tu był ten brązowy i tu były dwa HF-y. Te cztery sztuki zostały sprzedane. No, rzucę wam zaraz wyliczenia. No nie będę się specjalnie rozgadywał przy tych obliczeniach. Jak ktoś nie wie, jak liczyłem, to niech sobie cofnie do poprzednich filmów, żeby nie przeciągać. Od razu powiem, że następny film ze sprzedaży. Widzicie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tamten jest siódmy. Także 7 sztuk na następny raz idzie na sprzedaż. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Dobra, te 4 sztuki zostały sprzedane. I wam miałem porównać, ale no nie będę pokazywał, jak tu stały w momencie sprzedaży, tylko jak były ustawione na poprzednim filmie, że tego miśka z tym brązowym. Bo mówiłem, że różnica wiekowa jest spora. Ten brązowy miał 23 miesiące chyba. A ten misiek, ten szary, miał 17 miesięcy, tak jak te dwa HF-y. I wam mówię, jak to wyszło. Misiek na wadze żywej miał 782 kg. Wyszedł w R plus w klasie za 12 zł. Procent wybicia było 55,29. No i resztę danych możecie zobaczyć.
ten brązowy, z którym go porównywałem, miał kilogramów 700 równe na wadze żywej, 53-76% wybicia za 11,80. A i dodam od razu, jaka cena była, bo za klasę O, jak sprzedawałem, cenili 11,50. No i podobno słyszałem, że miesiąc później cena dużo podskoczyła. No ale nie szło tego przewidzieć. No trzeba było je sprzedać, ponieważ HF-y i ten brązowy no nie przybierały już na wadze, no czyli tylko szły straty, jakby ta cena nie podskoczyła. No a nie można tego, jak mówię, było przewidzieć, że ona trochę tam drgnie do góry, bo dłuższego czasu już ustabilizowana była. A druga sprawa, że no z zapasami kiszonki jakoś super nie stoję, więc wypliśmy te 4 sztuki. No ale głównie po to, żeby już nie przynosiły strat. Bo jak mówię, nie rosły za dobrze. Miśka, który tam stał, już coś kopyta bolały, także też rewelacyjnie nie rósł na końcówce. Między tą sztuką, która tu stała, a tą sztuką, no to 82 kg różnicy na wadze. Ta miała 24, tamta 23, tamta 17, jeżeli się nie mylę. A różnica w cenie 740 zł, tak plus minus. No, to między tymi dwoma sztukami. Czyli misiek wyszedł prawie 5200, ten szary. A jeszcze wam chciałem powiedzieć, jaki jest sens kupowania HF-ów, które stały tutaj. Dwa HF-y były, bo HF-y już wam mówię, jak HF-y wyszły. HF-y wyszły 612 kg i 653. 51% wybicia, klasa O po 11,50 oba. Jeden poubojowy miał 314, drugi 334. I wyszło za nie 3600 i 3800 z hakiem. Także no porównajcie sobie, sztuka a sztuka. 3800 a 5200. No to jest duża różnica, przyznacie, nie? 1400 zł na sztuce. Czyli no ogólnie wam powiem, jak ktoś by się zastanawiał, czy warto kupić HF-a, że nie warto, w ogóle nie warto. Bo różnica między mięsnym a HF-em przy sprzedaży potem jest ogromna. No, chciałem wam te dwie sztuki porównać z tego względu, że ktoś mi powiedział, jak ty te byki karmisz, jak ci rosną. Wam powiem, że wszystkie dostają, no ten jest starszy i tam muma na końcu jest starsza. No, ale tak poza tym, no to wszystkie dostają identyczne porcje. Tyle, żeby jeszcze trochę zostawiły w korycie. Czyli są najedzone zawsze do syta. Kiszonka, ospa, koncentrat. I między jedną a drugą sztuką, no na wadze niekiedy, no na cenie, nie na wadze, wychodzi 500 albo więcej złotych różnicy. Tak jak wam pokazywałem, między jednym a drugim mięsnym. I gdyby tego miśka, co tutaj był, dotrzymać do 23 miesięcy, jakby w miarę dobrze rósł, no to by była przepaść między też mięsnym a mięsnym. Bo jak mówiłem, te trzy były najmłodsze i ten był najstarszy. I tak no, widzieliście w poprzednim filmie. Teraz wam nie mogę zrobić żadnych przebitek, bo jak zwykle nagrałem, jak one pięknie z tyłu się prezentują. No ale to wszystko niestety straciłem i wam muszę takie przebitki z poprzedniego filmu robić. Żeby wam to zobrazować, jak one mniej więcej wyglądały, które sztuki sprzedałem. A jeszcze jedna sprawa jest.
Zgadnijcie, co było, jak pojechałem po fakturę. Oczywiście obity rozbew. Tutaj 4 sztuki weszły na samochód, bez większego problemu. Mumek się wścieka. Bez większego problemu, tylko że na samochodzie były luźno stały. Na całej skrzyni żadnego płotka, nic nie było, kompletnie nic. No i tak pani mi chciała chyba 20 groszy na kilogramie potrącić. A o 20 groszy to ja się będę kłócił, bo to u mnie były całe. Mówię, nie zgadzam się, proszę zawołać kierownika. Sobie z kierownikiem pogadam. No i ta pani stwierdziła, że no dobrze, skoryguję panu tą cenę. Już nie będzie 20 groszy w dół, tylko będzie normalnie 11,50. I zobaczcie, jeżeli tak na co drugim rolniku te 20 groszy sobie ciachną. 0,2. I 364 razy 334, 67 zł. Dużo i niedużo. Dla mnie to sporo. Jak co mnie na tyle okroić. No i z tym się nie zgodziłem. Druga sprawa jest to, że wynegocjowałem przy odbiorze faktury ogrom pracy przy bydle, a cena no nie zachwyca. Jeszcze te trzeba dotrzymać, aż urosną, sprzedać. No i z bydła, tak jak mówiłem, ja powoli schodzę. No i chyba wam powiedziałem wszystko to, co chciałem. Jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tu macie mój kanał, jeżeli wam się podoba, zapraszam do zasubskrybowania. Tutaj macie filmy, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!